że bez Ciebie niczego nie dokona. Że z Twojej łaski człowiek i gwiazdy świecą, że mnie otaczasz opieką, bym długie lata mógł Ci służyć. I moc mi dałeś, Chryste, bym ludziom niósł pokarm duchowy i ciało Twe w chlebie schowane. Z kroplią winnego krzewu włączy krwi Twojej istotę, bym dłoni, któreś namaścił, cierpiących błogosławił, a słabych wydźwignął z upadku, gdy grzechy kamieniami przywalił. I otwiera mi bramę, która od nieba odgradza. Czcigodny księży jubilacja. Złoty jubileusz kapłaństwa to piękny dzień w życiu każdego kapłana, który poszedł za głosem Chrystusa, dobrego pasterza. Mając we wdzięcznej pamięci wieloletnią służbę księdza profesora dla całej parafii w dniu jubileuszu kapłaństwa, składam księdzu w imieniu całej liturgicznej służby ołtarza serdeczne gratulacje, podziękowania oraz wyrazy naszej czci i głębokiego szacunku. Zanosimy modlitwy do Boga, aby spełniając nasze jak najlepsze życzenia, obdarzył się za swą łaską i pozwolił jak najdłużej cieszyć się zdrowiem oraz zapewnił siły do dalszych, jakże potrzebnej posługi kapłańskiej. Bóg zapłaci. Zebraliśmy się tutaj również, żeby właśnie uczyć te Twoje kapłaństwo, które jest darem i tajemnicą. Jest darem, bo to jest łaska dana wyłącznie od Boga. Jest tajemnicą, gdyż tylko Bóg wie, jak dotrzeć. Najpierw poprzez rodziców, poprzez rodzinę, jak kształtować osobowość kapłana. Później seminarium, później wszyscy ludzie, którzy się spotyka na swojej drodze. No, tu właśnie padło, to ziarno padło na grunt odpowiedni, bo zakwitła ta róża w Wilkowie, przybywająca do Wielkowa, odprawiająca te nabożeństwa. No i tak jeszcze chciałabym powiedzieć, że do obydwu kapłanów niech Was Bóg wspiera łaską swoją świętą, wznoszoną zdolnością trudem. Niech Wam z roztropnością i wytrwałością udziela męstwa na dalsze lata w służbie Bogu i ludziom. Niech Matka Fatimska, Pani Wilkowskiego Sanktuarium, sprawuje opiekę nad Waszym kapłaństwem i prowadzi w służbie ludowi i uchwale boskiego majestatu i zbawienia. Thank you.
dałeś tak dzięki łasce Bożej już 50 lat kapłańskim swoim, bo zawsze z Tobą była Matka Boska Fatima. U Bogu Twojego za wszystkie łaski tu pozostawione, za piękne nauki nam głoszone, za dobre serca Twojego, niech Matka Boska udziela Tobie błogosławieństwa Bożego. I Tobie, kochany księże, Ryszardzie, wszystkiego dobrego błogosławieństwa Bożego, niech Matka Najświętsza udziela Tobie zdrowia, dnia każdego, niech wyprasza Ci dużo, dużo łaski u Syna swojego. Składają parafianie z Lubina z Matki Boskiej Częstochowskiej. Całego. Dziękujemy Ci za każde krzepiące słowo i umacnianie nas w wierze. I prosimy Pana, aby pozwolić Ci jeszcze jak najdłużej być tutaj z nami, a Matka Boża otaczała swoją opieką. Szczęść Boże. Wystarczyła Ci tam Magdalena i wystarczył Ci Bogu ślub, bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg. Nie słyszałeś Jego słów i nie pukał w Twoje drzwi, a jednak przyszedłeś do Niego. On Ci krzyż dać swój mógł wśród życiowych dróg. Zapukałeś i stanąłeś w drzwi.